Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Rozmów Spekulowanych. Ja nazywam się Maciej Leściarz z CMC Markets, a wraz z nami Łukasz Warny z CMC Markets oraz Daniel Kostecki z CMC Markets. Zaczynamy od naszego standardowego licznika magicznego, który nam liczy czas od zakończenia ostatniej recesji w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, że nie uwzględniamy tutaj okresu pandemii i od zakończenia tej recesji. Dziś mamy 5314 dni, czyli dokładnie 14 lat, 39 tygodni i 2 dni. I ciągle rośnie nam ten czas. Jest to pierwszy wątek ze świata w różowych okularach. Przejdźmy sobie może do szeroko omawianych innych tematów, a zaczynamy od tego, chyba od czego zaczynaliśmy też w ubiegłym tygodniu. Mówiliśmy wówczas o rekordach na dax a w zasadzie mamy rekordy w dalszym ciągu na wszystkim. Szeroki Wik z nowym rekordem. DAX cały czas na nowych rekordach, amerykański indeks blisko. Także no ta sielanka trwa i trwa, więc wszczykuje się piękna końcówka roku. No niespełna dwa tygodnie nam zostało. Do końca no tutaj tego zwłaszcza Dow Jones to już z takim impetem przez ten szczyt przeleciał. Zresztą wcześniej rysując no, piękną korektę w cenie i w czasie takie 1 do 1 idealne. No i ta skala wzrostów aktualnie podobna do tej z października. Czyli zaczęliśmy w październiku takim ostrym wzrostem, potem konsolidacja, szczyty, dołki, no i teraz z przytupem nowe ATH, NASDAQ, liznął też ATH, również z tym szybkim wzrostem, no i czekamy na S&P 500, czyli na razie można podsumować, że w tym roku jednak nie będzie inaczej, bo nigdy w historii nie było roku, w którym europejskie indeksy są na szczytach, a amerykańskie nie są. No trochę lagowały, mm -hmm. <laughs> po pierwszym rekordzie DAX-a znowu minęło pół roku, że jest drugi rekord, no i wreszcie duża szansa, że do końca roku i S&P dojedzie do szczytu wszechczasów i też tam że ta kropeczka na tej zostanie postawiona, wszystkie trzy główne indeksy będą na ATH. No Zostało nam sześć sesji na, na naszej giełdzie, na naszej giełdzie sześć sesji. No to już na pewno będzie taki okres niewielkiej, mniejszej płynności, ale myślę, że to akurat może być z korzyścią dla, dla naszych akcji. Na co bym jeszcze zwrócił uwagę, że w zeszłym roku Właściwie my rok 2022 zaczynaliśmy wysoko, kończyliśmy raczej nisko, więc tutaj pod względem jakichś realizacji, pod względem podatków mogło być sporo zamieszania. W tym roku właściwie bardzo nisko zaczęliśmy, jesteśmy na szczytach, czyli można powiedzieć, że no i też relatywnie, jeżeli spojrzymy na wiele, wiele lat, no to inwestorzy gdzieś są w okolicach break, albo mają zyski, albo gdzieś są w okolicach break-even, więc no nie wydaje mi się, żeby sprzedawali w tym momencie akcje pod jakieś tam zabiegi podatkowe, ewentualnie by pokryć straty z lat, z lat ubiegłych. To tylko, tylko taka sprzedaż ma w tym momencie sens. Ale biorąc koszty... Koszty transakcyjne, no to, to myślę, że nie będzie właśnie aż takich, takich ruchów. No a do tego jednak mm, mamy taki obraz rynku, gdzie y, coraz trudniej jest właśnie uchwycić jakieś tam lokalne dołki i szczyty, i może się to po prostu nawet nie opłacać, żeby dla kwestii podatkowych sprzedać, y, pokryć prowizję i starać się odkupić niżej, bo może się nie udać. E, więc też mamy taki okres mniejszej płynności, jeżeli chcemy to zrobić tak, że e, sprzedać akcje i zaraz, po, i zaraz w przyszłym tygodniu, gdzie będzie już to kolejny rok podatkowy, je odkupić. No to można za dużo na tym stracić, więc myślę, że tu nie ma takiej taki klasyczny raj św. Mikołaja, co jest pod tym względem, no nie, niekoniecznie. Jeżeli na ten, na ten sobie patrzymy, powód, ale też ten ostatni tydzień nam pokazał, mówię, że lagowały wcześniej indeksy amerykańskie. I no faktycznie, zobaczcie, jak szybko też nadgoniły, jak Powell, ile dał, Powell dał power, tak można powiedzieć, spory rynkom. Tutaj trochę wreszcie nam te dysproporcje pomiędzy rynkiem a tym, co komunikował Fed, zmniejszyły a w zasadzie już nie tyle zmniejszyły, co całkowicie się zniwelowało już teraz. I rynek, i Powell y, mówią to samo. No i to dodatkowo rynki napędziły. Natomiast w tym wszystkim jeszcze, bo tak faktycznie mamy Dow Jonesa na rekordach, S&P, Nasdaq y, też, y, a cały czas Russell 2000 sporo jeszcze ma jednak do nadgonienia. Tutaj z 30% żeby do swojego ATH dojść, y, no czyli te spółki małe amerykańskie. No i tak samo jak u nas WIG20. Mamy szeroki WIG z rekordem. Y, MVIX-S z WIG, no również bardzo wysoko, a yy, WIG20, no oho, oho do ATH tu, tu, Tutaj sporo. też, no, co do WIG20, to jeszcze w zasadzie no, powinniśmy jednak patrzeć na Total Return Index, tak jak na dax mm -hmm. patrzymy Total Return tak naprawdę, no bo tam te dywidendy jednak są tak. duże i mają du znaczenie, więc być może dlatego ten indeks nigdy się nie wybije z trendu bocznego albo będzie mu ciężko na stałe ze względu na to odcinanie dużych dywidend, jakby nie patrzeć no i coraz, coraz w sumie większych, tak, złotych, natomiast co jest też istotne, to tak, co, co do samego nazdaka to jak dobrze pójdzie, to ten rok, jak jeszcze trochę NASDAQ rośnie, będzie najlepszym od 1999 roku w stopie zwrotu. Tam ponad 50% w ujęciu rocznym stopy zwrotu za rok. Pierwszy, pierwsza połowa roku była już najlepsza od, od połowy 1999 roku na NASDAQ 100. Także mówimy sobie o naprawdę historycznych wydarzeniach. A co do jeszcze Rassela, to też w jednym z odcinków nie tak dawno mówi się sobie o tym, że te spółki tam są wycenione kryzysowo, dosłownie, że ich PDE było jak w covid czy jak w wielkim kryzysie finansowym, czy PDE, czy PEG, czyli PDE ważone jeszcze wzrostem, potencjałem wzrostu, no i no to szybko poszło. Tam tylko, jak widać, ciążyły te wysokie stopy procentowe, które stryk i już odjechały, no i rynek też odjechał, a wyceny faktycznie tam niziutkie. Jakby nie patrzeć. Mhm. No, zobaczcie, jak, jak wygląda właśnie ten WIG-20 Total Return, no bo my ten poziom, który był, e, też no, pokazuje, jaka jest kondycja naszej giełdy, no bo my tak naprawdę wygląda na to, że wreszcie. Skończymy rok powyżej tego szczytu z 2007 roku. Taka jest kondycja naszej giełdy. Próbowaliśmy już dwukrotnie w 2018 roku i później w 2021 roku. Naruszaliśmy ten szczyt, ale nie udało się wyjść i wygląda na to, że wreszcie pobijemy ten szczyt. No, dla mnie. To oznacza, że potencjał do dalszych wzrostów w tym momencie jest bardzo Nikt duży. Nikt nie traci w tym momencie. Skoro jesteśmy tak, na OTH, to nie tak, ma straty. Tak. No jeżeli, kto, jeżeli przez tak długi okres tyle razy próbowaliśmy wyjść ponad nowy szczyt, nie udawało się i za każdym razem też bardzo mocno byli karceni inwestorzy za to, że uznali że mamy wyjście na nowe, w nową hossę, no to według mnie, jeżeli teraz jest kolejny raz, ewidentnie przebijamy ten poziom, to, no to tym razem inwestorzy będą nagrodzeni. Co jest ciekawe jeszcze, to patrząc na napływy, to ostatnia informacja jest taka, że do tego największego funduszu ETF SPY na S&P 500 w ciągu tygodnia przypłynęło 20 miliardów dolarów. To jest największy inflow tygodniowy w historii jak mamy tutaj też wykres, jak to wygląda, no to jest kosmos. Nikt nie chciał kupować, jak było tanio. Wszyscy kupują, jak jest no, nie drogo, tylko jest wyżej, po prostu drożej niż jak było. Być może licząc na to, zgodnie teraz z powiedzeniem nie kupuj tanio, sprzedaj, tylko, tylko kupuj drogo i sprzedaj jeszcze drożej. I tak. chyba na to wszyscy liczą, skoro tyle pieniędzy zostało włożone. Ostatnio wyładowane. to w 2007 roku porównywane były wartości. Yy, Napływów, natomiast no to jest też takie, no może nie do tego wątku, no ale zazwyczaj, kiedy mamy te rekordowe napływy, no to potem jednak szybko są odpływy. Tutaj to nie wiem, czy to jest znowu aż takie różowe. Trzeba, patrząc, trzeba no pamiętać, to, właśnie, że, że historycznie. Tak, jak jest taki duży ruch kapitału w tak krótkim czasie, to, to ta strefa cenowa, w której został ten kapitał napakowany, no to to jest strefa, po której przekroczeniu ten kapitał jest na minusie, no więc bierzemy sobie no ten właśnie. napływ z ubiegłego tygodnia, rysujemy wielką poziomą strefę na wykresie i patrzymy. Jak rynek jest poniżej tej strefy, no to kapitał, który tam przed jest mu gorąco i być może będzie chciał wyjść, a jeżeli jesteśmy nad tą strefą, to czuję się komfortowo i jedziemy dalej. Tak? Także to jest fajne. Ja to lubię patrzeć na, na, na raportach Coins of Traders, gdzie jest to pozycjonowanie inwestorów instytucjonalnych, bo tam czasami też są takie wielkie skoki tych pozycji z tygodnia na tydzień, no i przeważnie te strefy albo są bronione, a jeżeli nie są bronione, to wiemy, że mamy jakiś squeeze albo long squeeze, albo short squeeze, że nagle trzeba wyjść szybciutko z tych pozycji i wtedy widać po prostu, po których poziomach to zostaje zamykane, bo no po prostu muszą realizować e, straty. No więc tutaj na SP bierzemy ostatni tydzień, pozioma wielka krecha i znaczy obszar, no i patrzymy, czy się uda na nim utrzymać. Jak tak, bezpiecznie, jak nie, no to trzeba uważać na ryzyko. No Tego problemu nie mamy na naszej giełdzie, bo cały czas myślę jesteśmy w takim zakresie giełda dla hobbystów w Polsce, więc no tutaj no, nie, no te napływy, które są, no dobra może odrobinę się zwiększyły, ale tak naprawdę to jest cały czas marginalny, marginalny temat ale jesteśmy w wątku optymistycznym, więc ja uważam, jeżeli tak Taki temat, jak w ubiegłych latach, oczywiście wcześniej, udało się nakręcić, jak na przykład kryptowaluty i wejść czymś takim, oczywiście tutaj była też ten był ten element sporej abstrakcji, ale jeżeli taki temat nieznany da się nakręcić, to myślę, że każdy inny temat da się nakręcić, i nasza giełda ma ten potencjał, żeby wejść do, do obiegu, do obiegu szerokich mediów, więc no ja byłbym optymistą. Natomiast na razie cały czas jesteśmy w tym zakresie giełda dla hobbystów. Ja tutaj też szukałem jakiegoś wykresu, bo mówisz sobie, że to tempo wzrostów jest takie abstrakcyjne i generalnie ogromne. I w, Stanach, w Stanach. Tak, tak, tak. I znalazłem jeden wykres, który to doskonale tłumaczy, i to już było. Nie to, że to jest coś po raz pierwszy, bo to już było i mowa, mówi się sobie o tym też chyba w ostatnim odcinku, o realnych stopach procentowych, że jak Fed tam górkę zdejmie, no to już będzie spadek realnych stóp, wszyscy się ucieszą, złoto też się ucieszy, ale jest tutaj, mamy wykres dziesięcioletnich obligacji indeksowanych inflacją. Czyli mamy nominalne oprocentowanie, mamy oczekiwania inflacyjne i różnice. I to jest ta różnica. I teraz ta różnica poleciała na łeb na szyję, tak samo jak poleciała w czerwcu 22. I jak widzimy, ten kwadracik z czerwca 22 w cenie i w czasie jest identyczny do tego kwadracika teraz po październiku. I mamy identyczne w cenie i w czasie wzrosty na indeksie SP. Więc. To już gdzieś kiedyś było, ciężko do tego było dojść, jeżeli chodzi o popularność. Wszyscy patrzą na zwykłe nominalne rentowności, mało kto patrzy na te realne, a to jak się okazuje w zeszłym tygodniu był dobry trop, żeby zacząć już śledzić mocno realne. To rynek już to zrobił trochę wcześniej i doskonale to tłumaczy. Oczywiście no, w tym momencie nie spodziewamy się tego, żeby te realne rentowności odbiły tak jak wtedy. Ten, ta niebieska linia poszła mocno w górę, indeks poszedł wtedy mocno w dół. Tylko wręcz odwrotnie, że ta niebieska linia dalej będzie kontynuować zajście niżej, Dzięki czemu indeks ma przestrzeń? Jeżeli to rządzi indeksem, no to tak, taka z tego konkluzja. I wtedy te realne stopy mogą spaść. Tu mamy 1,7, no gdzieś myślę, że do 1,2, 1,3 to, to, to jest taki zasięg jeszcze. Czyli jeszcze mówimy potencjalnie o kwartale, może dwóch kwartałach wykorzystywania tego. W spadku realnych stóp procentowych, mhm. takiego dysku, inaczej dyskontowania, bo to są rynkowe stopy, a potem mamy te stopy Fedu i oficjalną inflację. To to już są takie z danych makro. A tutaj rynek już ben, widząc te projekcje, nawet makro Fedu, no w jakimś czasie spróbuje to zdyskontować szybciej, nim to faktycznie na koniec roku się zmaterializuje w danych. Także to już jest część tej materializacji. No ale z drugiej strony, inne wskaźniki nam wskazują, że tutaj powiedziałem o półroczu, a że jednak do marca tutaj muzyka będzie nam grała. W odniesieniu do, do S&P do 500 czyli potencjalnie według tego wykresu możemy, który się kończy właśnie w okolicach. Chyba 6 marca. 6 tak, no to mamy potencjalny odwrót. Tak, to jest wykres jeszcze, tak tu szybko tłumacząc, zmiany w miliardach dolarów rok do roku rezerw banków komercyjnych, znaczy banków ogólnie instytucji finansowych w Fedzie. Czyli innymi słowy ta płynność, czyli czym większe rezerwy banki mają w Fedzie, tym na więcej sobie mogą pozwolić na rynkach, czym mniej, tym mniej, tym muszą sprzedać, żeby, żeby mieć pieniądze. Oczywiście tu jest 84% korelacji, bardzo dużo, i korelacja tej zmiany w miliardach rok do roku jest większa niż samej tej sumy tych rezerw bo to jest policzone na podstawie samego wskaźnika rezerw i tam była korelacja niższa. I dzięki temu, że to jest zmiana rok do roku, można zrobić efekt bazy, a ten efekt bazy wypada w dwóch miejscach z ubiegłego roku, z tego roku z początku, czyli w styczniu, na początku stycznia to jest pierwszy efekt bazy, a drugi jest w marcu. I rynek, jeżeli nic się nie zmieni, doda tą płynność w sektorze do marca, a po marcu, jeżeli znowu się nic nie zmieni, czyli rewers repo wyschnie, albo już przestanie spadać, a dalej będzie prowadzone quantitative tightening Fedu, no czyli suma bilansowa Fedu dalej będzie spadać, to i będzie spadać wielkość tych rezerw. No i wtedy trzeba będzie, cóż no, sprzedawać akcje, żeby uzyskiwać tą właśnie płynność, której będzie coraz mniej. Rynek ma to do siebie, że potrafi coś przestrzelić. I tak jak tu raz tak też było, to bodajże jak widzimy podatek, to był lipiec i sierpień, zanim rynek wszedł w tą wakacyjną korektę, to ta płynność zaczęła spadać już wcześniej, a rynek jeszcze miesiąc tam szedł dalej w górę. Potem płynność zaczęła rosnąć, a rynek jeszcze sobie tam korektą w dół, czyli to jest 84%, nie 100%, więc trzeba brać to tak trochę, no wiadomo, z jakimś tam przesunięciem czy dystansem. Ale według tego, tak prosto linijnie patrząc, no to najlepsze jest jeszcze przed nami, te największe efekty bazy największe skoki tej płynności są przed nami. No a potem jest po prostu wysychanie płynności. Nic złego, ale po prostu będzie mniej pieniądza. No właśnie, bo były, były obawy takie, że ta płynność będzie z rynku znikała. Tam zanim jeszcze yy, ta, ta, na dobre zaczęły się walka z inflacją, podnoszenie stóp, no to były obawy o, o, o tym, że bilion dolarów z rynku zniknie a tak naprawdę przez ten okres. Tyle napłynęło właśnie. I teraz mamy tendencję odwrotną, czyli potencjalnie no, też zakończenie, ale to też nie pasuje nam do tego wątku, ale jednak nieuchronnie tak, jeszcze... do tego zmierzamy. zmierzamy. Tak. Znaczy, inaczej, wątek jest optymistyczny, no bo jeszcze przed nami jest kwartał. No to, to kwartał to super sprawa, tak? To długo, <laughs> jak dla spekulantów. Ale jest jeszcze jeden po, po, pozytyw, ale tu nie znamy żadnych szczegółów. Oprócz tego, że to będzie, czyli buyback treżery Departamentu Skarbu, który będzie skupować własne obligacje celem regulacji płynności, celem, celem właśnie wyregulowania tych bilansów i portfeli instytucji. Ale nie znamy ani kwot, ani dat, niczego nie znamy. Więc to jest jeszcze buyback treasury, to jest prawie takie QE. E, tylko bez żadnych szczegółów, więc nie jesteśmy w stanie tego wkalkulować w to, jak to dalej będzie wpływać na, na rynek. No i mamy rok wyborczy jeszcze. Też to jest do mega tego. też argument za tym, mm. za podtrzymaniem tego wszystkiego. No to prawda. No, chyba historycznie w roku wyborczym statystyka zawsze była. E, za dwa, dwa razy rynek spadał, raz w wielkim kryzysie, Dokładnie. a drugi raz już nie pamiętam, ale chyba <noise> też musiał być kryzys. Tylko rok przed wielkim kryzysem nie wiedzieli, że będzie wielki kryzys. No <noise> rok po tym już wiedzieli. To będzie taki to test, będzie. test, dla Fedu, czy będą takie podejrzenia jak w Polsce przed wyborami, czy nie będą, czyli czy Fed jest mm -hmm. w 100% apolityczny, czy nie jest. To będzie ciekawe. Tak, natomiast no póki co ja, dla mnie taką optymistyczną, bo sam fakt, że mamy jeszcze kwartał przed sobą, kiedy mamy hossę, to dla mnie nie jest do końca takie optymistyczne, bo jednak rynek Mniej więcej ten kwartał dwa wycenia zazwyczaj do przodu, ale mm, optymistyczne dla mnie jest to, że przez cały rok 2023 mówiliśmy, wszyscy mówili o tej nieuchronnej recesji, która nie nadeszła, właśnie z wyprzedzeniem tego mniej więcej kwartału. Więc bardziej jako taki w świecie, w różowych okularach, widzę to, że przez te trzy miesiące może się bardzo dużo zmienić, i to faktycznie jest dużo czasu, bo dla trzy miesiące dla hosty to nie jest dużo. Trzy miesiące dla zmiany percepcji to jest bardzo dużo. To może właśnie hossa trwa od października 22, więc mamy no jednak sporo czasu, ona już, już leci. I to jest duża hossa w ujęciu procentowym na wielu rynkach. Także trzeba też pamiętać o tej skali i tempie tej, tej hossy. No zobaczymy, no będzie na pewno ciekawie, a na razie jest jeszcze dobra perspektywa. Także trzymajmy się tego. No to czekamy. W takim razie, co będzie dalej? No, i może sobie zmieniając wątek na wątek mądrych głów. Większość z tych mądrych, jednak analitycznych, się przynajmniej w pierwszym kwartale tego roku naprawdę sporo pomyliła. I to mówimy o największych i najlepiej sobie prześledzić podejście największych banków, tych amerykańskich, w tym Goldmana. Jak właściwie od stycznia cały czas zmieniały im się te perspektywy odnośnie, odnośnie recesji, szans hmm. na recesję, więc to. Mądre, ale nie aż takie mądre. Ale mądre głowy, dzisiaj sobie powiem o tych mądrych głowach z Fedu, bo mamy różne głowy i każda głowa mówi co innego, to jest też ciekawe. Taki rozdźwięk bliższy raczej temu rozdźwiękowi, który mieliśmy wcześniej w NBP, a nie. Koniecznie w Fedzie, co na pewno jest pozytywne, to już nie ma rozdźwięku Jerome Powell rynek, bo tutaj jest spójność. Natomiast mamy kilka wypowiedzi, tak? Czy mamy najpierw decyzję Fed o tym, żeby stopy utrzymać, i zapowiedź podczas konferencji Powella, że już dążymy do tego, żeby stopy obniżać? No, rozważamy to. Po czym wchodzi na scenę. Kilka dni później e, wiceprez Williams, czy tam szef Fed. E, Williams, nie wiem z którego regionu, nieistotny, w każdym razie, mówi, że nie rozważamy w ogóle e, obniżek stóp procentowych. Po czym pojawia się na scenie trzecia osoba, e, pan Goldsby. Goldsby. I mówi, że no to w sumie nie ma rozdzięku żadnego żadnych tak, różnic zdań. A wczoraj wieczorem wychodzi pani Dali i mówi, że cuts could be appropriate if inflation falls faster. Jeśli inflacja spadnie szybciej, to cięcia będą być może prawdopodobne i właściwe, tak, no to. No jest to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie każdy wypowiada się w innym tonie, ale najbardziej ciekawe jest to, że my dyskutowaliśmy o cięcie, a druga osoba mówi, Nie, nie dyskutowaliśmy. To co tu się stało? <grym> gdzie, gdzie ktoś był? Czy wszyscy byli na pewno w jednym miejscu i w jednym czasie? No, to jest dosyć ciekawe w tym momencie, jak Fed znowu, stając się trochę zakładnikiem rynku, do tego podejdzie. No bo rynek jest już przekonany, to już nawet nie jest spekulacja, to jest twarde, głębokie przekonanie, mhm. że te stopy będą cięte i będą cięte mocno, e, i nic nie zatrzyma Fedów w tymże cięciu. Także to jest gra na jedną kartę, e, ryzykowna jak zawsze gra, i to co obserwujemy od długiego czasu na rynkach, czyli bardzo szybkie, dynamiczne zmiany. I tutaj tak samo, no, rentowności obligacji poleciały, ceny bardzo szybko wzrosły. Te, te przeszacowania na te oczekiwania cięć też bardzo dynamicznie się zmieniają. To nie jest tak jak kiedyś, że to potrzeba było iluś tam tygodni na jakiś konsensus rynkowy. No nie, to jest stryk i w zasadzie w tydzień mamy przeszacowanie. Dlatego to jest taka gigantyczna zmienność na wielu aktywach. E no i to rodzi pewne, pewne obawy. No a Fed musi wreszcie zacząć mówić jednym zdaniem. No może po nowym roku, gdzieś w pierwszych tygodniach te wypowiedzi gdzieś tam się na korytarzach pospotykają czy na konferencjach, czy telekonferencjach i dotrą jakąś linię komunikacji. Ale co jest ciekawe, rynek jest bardzo optymistyczny. Dotychczas, kiedy Jerome Powell był jastrzębi, ale pozostali członkowie Fed byli gołębi, no to wszyscy mówili, "O, tutaj Jerome Powell, nie no, wierzymy tym, Pozostałym gołębią, a teraz na odwrót. Chyba tą wypowiedzią się odnośnie, że nie planujemy, nie dyskutujemy na temat obniżek, nikt nie przejął. Gdzieś tam to było w mediach wskazywane, jakaś może drobna korekta, która bardziej jako realizacja zysków po tych wcześniejszych wzrostach z dwóch poprzednich dni się pojawia na rynku. To było tym tłumaczone, ale to chyba nie ma większego no, znaczenia. No rynek się generalnie już z tych wypowiedzi, że higher for longer to zaczął śmiać. Tak dosłownie. Dokładnie. Także no, to jest, o ile wątku optymistycznym dzisiaj parę negatyw znaleźliśmy, to wątku mądrych głów chyba dość wyszło optymistycznie. A przejdźmy sobie do kultury. Dzisiaj tak musimy trochę gonić czasu mamy nieco mniej. A jest dość ciekawa rocznica. Dokładnie 18 grudnia, czy wczoraj była ta rocznica, dziś mamy 19 grudnia, wczoraj 18 grudnia 10 rocznica. Ciekawej literówki, która już wpadła do obiegu kryptowalutowego, czyli na Twitterze zostało napisane, że I'm hodling, no i od tego powstali hodlerzy i, i mamy hodlerów na, na rynku. Pytanie, czy osoba, która hodlowała w 2013 roku, do dzisiaj hodluje? No pewnie nie, pewnie nie, natomiast no, jest to ciekawe. Nie znalazłem źródła, kto to dokładnie powiedział, jak to było, jak tak, geneza. Na, jakiś, no, na forum tak, to, to padło. I'm tak, hodling, to nie Twitter, tylko forum. Ee, tam. I, I do dzisiaj się przyjęło. No, niesamowite zjawisko z niszowego tematu, jakim jest temat krypto, który wiadomo w ostatnich trzech, czterech latach wszedł mocno do, do mainstreamu, w sumie w pięciu, że jak były, wchodziły futuresy na, na bitcoina, ee, no to to zostało z nami. To jest taki chyba dosyć urocze wręcz, że... Można było wprowadzić nowe słowo do obiegu, które wszyscy doskonale już znają. Wiedzą, że to się tyczy krypto. Jak ktoś hodluje no to znaczy trzyma coś, nieważne wzloty i upadki dalej jest wierny temu, że to ma przyszłość i dalej cena będzie rosła albo użyteczność wzrośnie, że to co posiada będzie mógł w jakikolwiek sposób fizycznie wykorzystać, czy, czy coś kupując, czy coś załatwiając jakieś sprawy, że kiedyś jak blockchain wejdzie do, do użytku publicznego, to, to może trzeba będzie mieć jakieś tokeny. No różne są tam pomysły i wizje na to, ale I'm hodling 20, przepraszam, 10 lat temu. No to mhm. szacunek dla tych, którzy wtedy tym się zainteresowali. No ja Próbuję sobie przypomnieć, ale myślę, że nawet pracując w domu maklerskim wtedy, chyba nikt nawet o Bitcoinie za bardzo temat się nie przewijał. Eee, trochę żałuję, no bo wystarczyło nawet cokolwiek się tematem zainteresować, żeby jako nawet spekulacyjnie z ciekawości zobaczyć co to jest, ale chyba wtedy nawet to u nas było cicho. Było dziwne. Ja pamiętam właśnie, to było te to okolice 2013 roku. Dostałem też pracując w branży i zapytanie jednego z dziennikarzy odnośnie tego czegoś, bitcoina. Wtedy to totalnie był temat Martwy, nieistniejący, aha, szkoda, szkoda, chociaż ja potem przez kolejne 10 lat też byłem dość sceptyczny, a były jeszcze momenty, żeby wskoczyć do tego pociągu, bo to wtedy on dopiero ruszał. Ko kolejny tekst to jest still early, także jeszcze ciągle jest <noise> potencjał. No ale sam fakt, że wtedy już jakiś <noise> dziennikarze coś o tym usłyszeli, to znaczy, że w jakichś mediach się to pojawiało, więc czasem warto śledzić takie. Ale, ale, ale zobaczcie, że co jest ciekawe, że jednak indeksy mają nowe szczyty, a bitcoinowi daleko do, do tego szczytu historycznego. Tutaj mówię tak po prostu z punktu widzenia obserwacji samej ceny i nastrojów. Jeżeli takie są teraz, powiedzmy, nastroje pewne, prospekulacyjne, otwarcie, na ryzyko, WIX jest nisko, więc wszyscy są właściwie, czują się bezkarni, no to wyobrażałbym sobie, że jednak taki Bitcoin mógłby być o wiele, wiele wyżej w tym momencie. No to jako taki, jakby ja to traktuję jako taki spekulacyjny indeks po prostu nastrojów i otwartości do beztroskiej spekulacji, to nie jest na jakichś najwyższych poziomach. No to jest dość zaskakujące. No, też ta płynność to nie jest taka płynność, jak była w roku 2021, 2022. Ona jest, mówimy cały czas, że jest gigantyczna. Tak? Natomiast no to właśnie jeszcze nie jest ta płynność, która w kryptowaluty e, aż tak idzie. Może to wszystko jest zaprogramowane, trzeba poczekać do halvingu, po halvingu i tak dalej. Zgodnie z cyklami. Czekamy, czekamy, no a póki co e, też no nie można powiedzieć, że jest wysoko. Zmieniamy wątek na ostatni, na czarną melancholię. I mówiąc o czarnej melancholii, spojrzymy sobie na Morze Czerwone, tam jest dość niespokojnie, dwa statki zostały zaatakowane na południu Morza Czerwonego, więc tutaj ten transport surowców trochę nam został utrudniony. Nie wpływa to może jakoś drastycznie póki co na, na ceny, no ale jest tutaj jakieś ryzyko, znowu nam się geopolityczne... No jest to zarzewie kolejnego być może konfliktu. No już tam koalicja, czy też alianci w cudzysłowie ruszyli, żeby tam, żeby ten rejon opanować, żeby tam było bezpiecznie, można było przepływać. No bo w tym momencie ta pamiętna blokada kanału Sueskiego, gdzie ta kopareczka próbowała tam ten wielki statek wyciągnąć, to jest nic w porównaniu do takiego typu ataków. Więc no to, to nie jest nic dobrego ponownie. Czyli mamy konflikt w Ukrainie, mamy Izrael i Palestynę, i teraz mamy tutaj Huti z Jemenu, którzy atakują no już statki cywilne tak, i transport. No mamy trzy konflikty. No oczywiście wojną światową tego nikt nie nazwie w tym momencie, nawet jakby Chiny pewnie coś tam z Tajwanem zaczęły kombinować, to dalej nie mamy żadnej wojny światowej, nic się nie dzieje. na no, takich rzeczy się zaczynają same dalsze złe rzeczy. E, jedyna różnica jest taka, że nie ma jednego najeźdźcy, który chce zawładnąć światem, tak, tak jak to było kiedyś. W związku z tym no, zwracamy na to szczególną uwagę, bo już teraz to dotyczy, o ile konflikt w Izraelu nie dotyczył w ogóle tematu ropy, okej, okay, z gazem były pewne możliwości e, zmniejszenia dostaw, o tyle ropy nie, a tutaj już e, wydłużenie transportu, wzrost kosztów transportu. No kto wie, czy, czy gdzieś tutaj, jak to będziemy płynąć tam przy południu Afryki, nie pojawią się coś piraci z kolei którzy też skutecznie będą ten transport próbowali e, ukrócić albo sobie przejąć parę statków, no to którędy to wszystko ma pływać, skoro wszędzie jest niebezpiecznie. No to, to, to zmniejsza ten transport albo zwiększa koszty tego transportu, a z drugiej strony no, mogą nastąpić jakieś, no nie daj Boże, tak, ataki na, 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 na te statki, bądź też zaczną one no, nie dopływać do swoich portów docelowych w najgorszym scenariuszu. Także no, nie wygląda to, to, to dobrze. Na pewno tutaj czas nie był przypadkowy, bo tak jeżeli nie było jednego najeźdźcy, no może, znaczy nie ma teraz jednego najeźdźcy, ale to w sumie zawsze tak było, że kiedy konflikt w jednym miejscu się pojawiał, no to tliły się pozostałe, no bo uwaga była skupiona na jednym, więc można było wykorzystać, więc to geopolityka od lat w ten sposób się kształtuje. No i tutaj też są te wpływy jednak polityczne, no bo tam też wszystkim Iran macza palce, czyli znowu mamy ten wątek to związek z Izraelem, to jakoś wszystko jest powiązane. Natomiast yy, co jest dla mnie kluczowe, rynek pod kątem choćby rynku ropy nie przejął się tym jakoś. Bardzo. No, trochę ten tam czy prosto, a potem trochę spadło. Ale to nie są takie jakieś tak, gigantyczne tak. ruchy, które by yy, sugerowały, że są obawy o faktycznie jakieś rozwinięcie się tego i, i wstrzymanie całkowicie. No, tutaj statki handlowe chyba głównie w tym momencie no, zawróciły. No, na tych mapkach to wygląda źle i. i i strasznie, ale myślę, że też to. Podobnie zresztą jak sprawa mm, Izraela, no jak to konflikt się zaczynał. No to ja byłem trochę zaskoczony spokojem, jakim zostało to odebrane, bo to było w weekend, w sobotę się zaczęło. Te ataki yy, Hamasu, yy, i, i potem, tak naprawdę, minęły dwa dni, i w poniedziałek spokojna reakcja rynku. I podobnie zresztą tutaj, no też nie. No ale czy to, czy to nie jest po prostu tak, że jest coraz większy wpływ albo rynek widzi coraz większy wpływ tej produkcji ropy ze Stanów Zjednoczonych i z Ameryki Południowej? I, i, I że potencjał wydobycia z tamtego regionu, szczególnie Ameryki Południowej, no jest coraz większy. No ja to bym tutaj widział jednak właśnie wydobywców, lobby wydobywców z Bliskiego Wschodu, żeby oni tym aliantom, jak to nazwałeś, się pomagało. No bo jak tak dalej pójdzie, no to będą mieli coraz większe pro problemy po prostu z, z eksportem, no nie na cały świat, ale na tą powiedzmy od, od Europy i dalej na Zachód, no więc... Mi się wydaje, że właśnie dlatego nie ma aż takich, takich, zmian, takich negatywnych zmian, wzrostów cen z uwagi na to, co się tam tli cały czas, no bo po prostu jest coraz więcej tej, tej, tej Europy z Ameryki Południowej co jest ciekawe, to na ropie w spekulacyjnych pozycjach dojechaliśmy do pozycji z czerwca, czyli tam jest niemal 150 tysięcy kontraktów otwartych na krótko. I to jest generalnie taki wieloletni poziom, który no, gdzieś kiedyś w przeszłości było więcej shortów, ale generalnie no, w ostatnich latach to jest taki pułap kanału trendu bocznego pod 150 i zazwyczaj się go nie przekraczało. Także to rodzi pewne obawy, że przy napięciu jakimś tego typu wystarczy strzał, parę marginów pójdzie na tych shortach. I to samo zrobi robotę. To już nawet nie musi konflikt eskalować, a szorty będą leciały, bo jest ich bardzo dużo po prostu. Także na to byśmy mogli zwrócić uwagę, i, i zwracaliśmy na to uwagę nawet w poprzednim odcinku chyba o cenach benzyny w Stanach, że one pięknie spadły. Ale to już albo teraz mamy koniec, albo teraz mamy dołek, albo jeszcze jest możliwość, że w okolicach połowy stycznia, czy w pierwszych dwóch tygodniach stycznia, zobaczymy dobicie tego dołka, że, że to jest tak za pięknie, że to stryki już. Ale wydaje się, że do, do marca, do kwietnia ceny ropy, ceny paliw w Stanach powinny rosnąć. I to nam psuje ten piękny obrazek dezinflacyjny. Znaczy, ale jeszcze dla ropy ja bym zwrócił też uwagę na to, że różnego rodzaju że mamy postęp w inwestycjach w nowe technologie odnawialnych źródeł i też mamy bardzo mocny spadek kosztów generalnie. I to nie chodzi tylko o. Samochody elektryczne, tylko w ogóle o odejściu od paliw kopalnych, więc no, te technologie są coraz tańsze. W tym roku to zauważyliśmy i będzie. No i to jest impuls do dalszych inwestycji, więc koszt wytworzenia będzie spadał tego. No więc tutaj no, ropa musi być inne paliwa, też gaz tak samo, no, muszą być bardziej konkurencyjne. No, y przez długi czas. Y Ceny ropy napędzały kwestie podażowe, no właśnie pojawienie się, tu mówię tak o ostatniej w ogóle dekadzie, nie, nie ostatnie miesiące, no bo to zbyt krótki okres, ale pojawienie się tej technologii łupkowej w Stanach Zjednoczonych, wejście tak naprawdę w stan i przejęcie tego rynku, jeżeli chodzi o bycie liderem, jeżeli chodzi o ropę naftową. No i teraz znowu chyba te kwestie popytowe będą brały górę, czyli właśnie dlaczego ta cena jest tak nisko przy, tym, przy spadku podaży, przecież mamy cały czas ograniczenie OPEC, no bo rynek widzi właśnie to, co ty, co ty mówisz, czyli że z czasem, w perspektywie lat na razie, będzie się coraz bardziej od tego, od tych kopalnych tu jest odchodziło. rozdźwięk na razie z prognozami samego peku, który podniósł konsumpcję ropy około tam ponad 5% w stosunku do prog prognozy zeszłego, ro tak z 22, w 23 podali nowe prognozy na do 2040 i to pięknie w górę poszło nam, czyli że ropy będzie coraz więcej konsumowanej i to więcej niż myślano rok temu, że będzie konsumowane w przyszłości. Także no zobaczymy jak będzie. Oczywiście natomiast nawet ten szczyt klimatyczny, który był, jest jasno, nie zmniejszamy w żaden sposób zużycia paliw kopalnych, trzeba je dalej wydobywać, dalej trzeba je zużywać. Benzyna, ropa jest ok. Po prostu robimy wszystko, żeby było mniej emisji gazów cieplarnianych, a nie zużycia. No, różnica jest, po to prostu... oczywiście. różnica jest po prostu taka, że jeżeli na przykład przyszły rok będzie bardzo dobry pod względem aktywności gospodarczej, no to bardzo łatwo jest po prostu zapłacić więcej za ropę czy gaz i mieć to energię. A jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to cały czas jesteśmy jeszcze w bardzo długoterminowym procesie. Tak, tu ciekawe są chyba prognozy Goldman Sachs. Teraz ja ich nie przed sobą, ale chyba Goldman, jako jedyny, widzi mega różnice wzrostu w sensie w górę, od wszystkich innych. że To, to, to jest nawet tam chyba nie wiem, z dwa punkty procentowe wyżej, że gospodarka USA będzie się rozwijać, niż jest konsensus na rynku. Nie wiem, nie wie, nikt nie wie, co oni widzą. Że tak będzie, ale to oznacza jedno, tak. Brak dalszego spadku stóp. No bo po co, skoro gospodarkę trzeba chłodzić, czyli realna stopa wtedy zamiast spadać musi rosnąć, gdy inflacja będzie spadać, a z drugiej strony popyt na wszystko też będzie duży. Ale no, nikt jeszcze nie dobrnął, co Autor miał na myśli i skąd oni to wytrzasnęli takie. Wysokie wartości. Myślę, że na dzisiaj to, to, to nie jest problem, ale, ale jak już będziemy kończyć pierwszy kwartał, to myślę, że coraz więcej osób będzie się nad tym zastanawiał i to wtedy możemy to zacząć widzieć na rynku. A póki co są obawy, ponownie inflacyjne na rok 2024, właśnie ze względu na surowce. Ja myślę, że, że, że to jest coś, co warto mieć na radarze. To nie znaczy, że to się stanie, tylko jak już tak jesteśmy w tej fazie takiej euforii, że co nie kupiłem, to rośnie. No bo to jest dokładnie ta faza. To najgorszy moment <grytania> dla każdego pułapka psychologiczna. Po co mam trzymać na 7% w banku? Ja wczoraj kupiłem coś i to już mam 20% do przodu. Tak? No to gorzej być nie może dla, dla głowy. A jeżeli ktoś jest nowy, jak ktoś jest nienowy, no to wie, że spokojnie, po prostu ręka na pulsie. No i ta ręka na pulsie to jest inflacja w przyszłym roku, gdzie no wszyscy jak jeden zakładają dezinflację. Chyba wczoraj czy przedwczoraj biuro budżetowe kongresu powiedziało, że na koniec 2024 spodziewają się 2%, czyli nawet bardziej optymistycznie niż Fed. Um, oczywiście jest to możliwe, jeżeli weźmiemy sobie miarę na przykład podaży pieniądza rok do roku i wiedząc, że może się to przełożyć z opóźnieniem na faktyczną inflację, bo tam jest chyba 8-16 czy, czy więcej miesięcy przełożenia, no to by nam wypadło, że właśnie w październiku na przykład moglibyśmy sobie nawet mieć deflację w Stanach. Jakby to jest inne, zupełnie z innej beczki zagrożenie na przyszły rok, czy nie będzie deflacji przez drastyczny spadek podaży pieniądza rok do roku. Ale jeżeli weźmiemy inflację z kolei z drugą stronę pod uwagę, to mamy tu wykres CRB. To jest taki najbardziej szeroki indeks surowców, w tym tam są rolne, metale, ropa, to już ma 20 ileś procent. No i to jest korelacja, 70% korelacji z CPI w Stanach Zjednoczonych. I teraz wystarczyłoby, żeby ten indeks zaczął lekko odwijać, i on ma znowu bazę w marcu, i potem dalej w czerwcu czyli dwa, akurat końcówki kwartałów, bo Europa też na wakacje miała swój dołek, to jak on tylko trochę odwinie, to, to bez problemu i CPI w Stanach wraca na 4%. No to ja już to sobie widzę, mm. <laughs> jak jest szok i niedowierzanie. Miało być dezinflacja, a mamy znowu 4. I co robimy? I jakby to tylko mi chodzi o to, żeby to monitorować sobie w przyszłym roku. Jak tak nie będzie, fajnie, to niech to dalej rośnie, niech będzie, nie wiem, Treasury skupuje sobie obligacje, niech Fed robi QE i wszyscy jedziemy do góry, fajnie. Ale jak to zacznie odwijać, to fajnie nie będzie. No, zobaczmy tutaj jako ostrzeżenie, może być to, co w Norwegii się dzieje. Dwa ostatnie odczyty inflacyjne do góry. Mamy podwyżkę o 25 punktów bazowych. Więc no, to jest naprawdę realne zagrożenie. Znowu, nie pierwszy, nie drugi kwartał, ale już inwestorzy wtedy mogą zacząć na poważnie o tym myśleć. Więc no to. To jest zagrożenie. No, Tym bardziej, że nie mówimy o jakiejś małej gospodarce. I to jest samym, ale w Polsce, w Polsce musimy zacząć chyba uczulać, że mm. będzie fajnie, ale jeżeli się na razie Ceteris Paribus nic nie zmieni wobec tego, co wiemy na dziś, to potem będzie niefajnie. Będzie albo bardzo źle z inflacją, albo gorzej, ale na pewno nie lepiej. No, przy, Jeżeli sprawdziłyby się prognozy, one się zmieniają na 4% wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, to biorąc pod uwagę z jakiego pułapu i tu nie mówię o, o, o słupkach na wykresie, tylko akcept, e, e, przez społeczeństwo akceptowalne, akceptowalnej inflacji jako takiej, czyli my jesteśmy w tym trendzie i akceptujemy coraz wyższe ceny. To jeżeli będzie wzrost gospodarczy bardzo mocny i im będziemy mieć coraz więcej środków w portfelu, to 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 my możemy znowu wykreować jakiś konkretny tutaj wzrost. Więc u nas to jest o wiele, wiele in, gorzej pod tym względem inne jeszcze, inne poziomy zagrożenia niż w Stanach. Nie wiem, kogo pan prezes NBP ma na myśli, mówiąc o tych różnych ekonomistach straszących inflacją, Pozdrawiając kolegów z Banku. No oni widzą 8%. No to bardzo odważnie i wysoko, to fakt. Ja osobiście bym się bardziej skłonił przy. 5,5 do 6% na koniec przyszłego roku, na razie przy tym stanie informacji. Natomiast tu chyba nie trzeba mieć żadnych informacji, żeby stwierdzić, że w pierwszym kwartale na koniec się będziemy witać z górnym odchyleniem od celu. I to może być taki moment, taki wśród społeczeństwa oczywiście i w mediach to będzie tak brzmiało, jak się Naprawdę. nic nie zmieni, że wygraliśmy z inflacją, jesteśmy w górnej granicy celu. Minie kwartał, co się stało? Będzie to szok, tak? Mm. Będzie jak z akcjami Pepko, przecież to miało dalej spadać, a to rośnie i to sesja w sesję. Mm. To będzie tak samo z inflacją, miała dalej spadać, a tu rośnie, tak? I na to trzeba uczulać. Nie wiem, czy do 8, może nie, oby nie, ale 6 albo 5,5 i teraz zobaczmy, co się wydarzy. Wzrost gospodarczy, ok, lekko bezrobocie powinno wzrosnąć, dane złapią bazę na koniec pierwszego kwartału, potem już rok do roku będzie, no produkcja przemysłowa może jeszcze odbijać, ale sprzedaż już nie powinna. Złapie bazę, inflacja złapie bazę, i teraz rok do roku sprzedaż spada, inflacja rośnie. No, katastrofa, tak. I stopy procentowe realne znowu.